Siemanko moi kochani, witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Black Flag. Kontynuujemy nasze tutaj poczynania. Rozbudowaliśmy sobie, to czy ja sobie rozbudowałem tutaj naszą posiadłość. Czyli jest rozbudowana troszeczkę nasza posiadłość, ale jeszcze można ją ulepszyć. Domy gościnne 40 tysięcy potrzeba. A my wyruszamy do misji głównej, która znajduje się tu. Wiecie co? Chyba stąd będzie najbliżej. Albo lepiej stąd płynąć, bo tu koło tego kretu znowu przepłyniemy, to lepiej stąd płynąć, tak szczerze mówiąc. Dobra, spróbujemy tam dopłynąć sobie. Jednak to jest kawał drogi. Ja sobie jeszcze oznaczę tę misję główną jeszcze raz. O, jak widzicie, znikło oznaczenie. A, tam polować na ten nie będziemy. Chociaż mogę wam pokazać polowanie, jak się poluje na wieloryby. Nie wiem, czy to jest jakiś wielorybny konkretny. Pokażę, jak się tu poluje. Nie wiem, czy mi się uda polować go. Ostatnio mi się udało, ale za drugim razem, nie? Gdzie on jest? Nie widzę go. He's off! A grand shot, Captain! Good hit, Captain! Trzeba celować mniej więcej tam, gdzie jest that nina. Tail's coming! Got it! Teraz go nie widać. It's a hit! Nice, he slapped the rope! O, gdzie on tu jest teraz? Where is it? Właśnie, gdzie on jest? Tutaj wyjdzie. Hook it! He's a slippery bastard! Hang on, we're off! Gdzie on tutaj płynie? Nie wiem, gdzie on jest konkretnie. Rzucono, ślep. Watch it! The tail! The grand shot! Gdzie on tutaj jest? Bo go nie widzę. Good hit, Captain! Jeszcze jedno uderzenie. One more and he's down! He's pulled the rope! Nie trafiłem. Gdzie on to może być? Tutaj wypłynie teraz. Teraz go załatwię. That's it, lad! Steady! There you go! The beast is dead! No i załatwiony. To jeszcze nie był taki wielki. Nie no, jest wielki, jest trochę wielki. Jednak, ale ostatnio złowiłem jeszcze dużego. Dobra, płyniemy na misji. Tak się właśnie poluje na wielorybie. Też można tutaj polować na różne takie zwierzątki. O, jedzie, płyniemy. Nie, ciekawego tu nie mają. Miały złoto, to po co innego, bo jest to biedne. O, to jest drugi taki sam. Dobra, zakrepcimy na miejscu. Sick of the beach where our money was gone. Away!
What's our course, Captain? Principe, quartermaster. We're sailing for the coast of Africa. I'm off to find Roberts. Don't stay long. The crew's getting restless out there. Thank you.
Captain Kenway. Yet another dire situation, Roberts. We really must stop meeting like this. Stop tailing me and your wish had come true. There's no need for this. You know I'm as good as my word. Our Captain Howell was killed today in a Portuguese ambush. Headstrong fool. I warned him not to go ashore. It was orchestrated by the Templars, Burgess and Cochrane. The same sort that took you to Havana. Ah, I see now there is no escaping the Templars' attention, is there? I suppose it is time to fight back. I do like the sound of that. And I know just how I'll do it. But these men, Burgess and Cochrane, they cannot be allowed to leave with word of my escape. They won't. Count on it. If you spot any men from my crew, do them some kindness and send them here. I'll do all I can. Thank you.
You did us good, Kenway. Proved yourself a true bravo. And for what? His own bloody pride. You stepped in the path of my prize. Not a thing a man should do. A cocksure, Cully. Just like Hornigold said. That Templar scab means nothing to me. None of you do. And you're worse for it, Kenway. It were the Templars who took us in when all else went to shit. Not our king. Not our country. The Templars. The Templars is our family. Where's yours? In honest service, there are thin commons, no wages on. Yet, as gentlemen of fortune, we enjoy plenty and satisfaction, pleasure and ease, liberty and power. So what man with a sensible mind would choose the former life, when the only hazard we pirates run is a sour look from those without strength or splendor? Ha. Now, I have been among you 6 weeks, and in that time, I have adopted your outlook as my own, and with so fierce a conviction that it may frighten you to see your passions reflected from me in so stark a light. But if it's a captain you see in me now,
Aye, then. I'll be your bloody captain. Yeah! For I have dipped my hands in muddied waters, and, withdrawing them, find 'tis better to be a commander than a common man! Oh. You fatten with resistance. I'm looking for the observatory. Folks say you're the only man that can find it. Folks are correct. Despite my distaste for your eagerness, I see in you a touch of untested genius. I'm Bartholomew Roberts. Edward. I've no secrets to share with you now. But if you'll lend me your aid, in 2 months' time west of the Leeward Islands, well, it's there you'll get some answers, I promise you. Funny that. With scurvy, the fix is more pleasant than the cause. When you catch a dose from a horn, must treat it with quicksilver. You're fonder of getting the disease than you are of curing it. Something biting at you. Ah, all men desire to live by a code or a creed, yes? Yet when pressed, most defer to their instincts rather than the laws that bind them. What is the appeal of a creed if it does not yoke all men to like behavior? Might make a man feel like he belongs to something. What's your answer? Oh, that all men are sheep. That an old wolf like me deserves every ounce of blood he draws. Sail to this location. Bring only those you trust. Dobra, wiecie co? Ja tylko tą wyspę zrobię i będziemy kończyć odcinek. Zając 20 minut może. Przewarnę tą wyspę tutaj. Zacznę od tej buteleczki z listem. Zobaczymy, co tam jest w tym liście. A niektóry to był nawet. Dobra, walić te listy. Kolej to zrobić fragment Animusa. Dobra, to trzeba tam do góry wejść i skoczyć. A przy okazji to może jeszcze weźmiemy tą skrzynkę, a skrzynka nie jest też u góry. To musimy wejść do góry, no niestety. A gdzie musieli wejść tam dwa razy. Chyba wezmę teraz ten fragment. Za chwilę z powrotem to musiał wejść. To jest właśnie to, że trzeba wchodzić 10 razy w to samo miejsce. Takie wydaje mi się czasami bezcelowe. Dobra, biegnij, biegnij, biegnij. No czemu nie chcesz o tą szczelinę się przed chwilą? Wchodziłeś normalnie po tej szczelinie, a teraz o. Czasami ma takie zawiechy. Wiecie, bo nie wiem, czy ja w dobrą stronę biegnę. Chyba zaraz spadnę. No właśnie, do góry. No tu jest gdzieś ten krawędź taka. No i co? I
Wejdziesz wyżej? Wejdziesz. No spokojnie. Jeszcze mam cel do załatwienia go. Kurde, tu jest tyle przedmiotów, że nie wiem od czego tu zacząć tak naprawdę. Tu jest też ten umrzyk czy coś. Gdzie on jest? On jest 12 metrów pode mną. Kawałek stąd. A, tutaj jest. Mapę skarbów zdobyto. No to też bym musiał zdobyć, nie? No ciężko powiedzieć. Pierdolę, ale dalej właśnie tutaj do góry. Nie wiem, o jakie przedmioty tu chodzi. Nie. To będzie w tą stronę chyba. O, coś takiego bardziej. O, czemu tu się nie chce dopasować? O, już jest. No i będę musiał zejść na dół. Tak myślałem. Tylko jak ja skoczę, to się nie zabije? Chyba nie. O, tam widać mój statek. O jedy. Nie wiem ile tych Majów już mam, tych z templi. Ah, another Mayan keystone. Kamienie Majów, nie wiem ile ich tu mam już. Dobra, teraz wypadałoby wejść tu do góry. Ale to nie pokazuje, że tu na dole gdzieś są skrzynki jeszcze. Gdzieś tu na ziemi. Rzeczywiście gdzieś tu są skrzyneczki. Ale tu nie wejdziemy do góry od tej strony chyba. Tak, bardziej interesuje to. A tam też jest skrzynka jakaś. Widzicie tutaj. Ona jest wyżej, dobra. Czyli muszę wejść do góry. Tam jeszcze cel mamy do załatwienia. Gościa jednego. Chyba już jest jakiś typo. ¿Crees que puedes despistarnos? Claro, claro. Yo tengo el cañonazo. Nie mogę znaleźć mój cel, co mogę załatwić. Nie wiem, czy on już spierdolił, czy co. Tam jest mój cel. Załatwiony.
skrzynka i... Gdzie się mam znaleźć? Co trzeba? To byśmy mieli tą lokację już zrobioną całą, się tam znaleźć. Dobra, schodzimy, cyk. Spacja, cyk. O kurde, teraz na ścianie. Łatwizna chyba, albo i nie. Nie, no dobrze jest, nie? Chyba, że to ma być odwrotnie, czekajcie. Ej, to chyba odwrotnie ma być, dobra. Teraz zobaczymy. O, tak miało być. Dobrze, zauważyłem, że to odwrotnie ma być. Myślałem, że inaczej troszeczkę, ale już mamy całą lokację ogarniętą. One more for the collection. No, zobaczcie, cała lokalizacja już ogarnięta. To już mam ogarnięte. Misja jest tutaj, w tym miejscu. Więc tutaj będziemy płynąć gdzieś do misji, to jeszcze weźmiemy ten konwój przy okazji. Możesz na tą wysepkę podpłynąć sobie jakiś czas. Tutaj też nie, to można kilka rzeczy zwiedzić. Ale to już w innym odcinku. Na dzień dzisiejszy chyba skończymy ten odcinek. Dobra, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Dzięki, na razie, cześć, papatki, pa, pa.